Także tego. Tak parno, że to aż niesamowite. Wczoraj ulewy, zimno, burze przez całą noc prawie, a dzisiaj od rana parno, niesamowicie. Nie wróży to nic dobrego, cały dzień dzisiaj miało być słonecznie, fajnie, nie miało być burz, nie miało padać, ale pogoda i prognoza już się niestety zmieniły i w tym momencie jest pięknie, słonecznie, cieplutko, ale parno i za bardzo niedługo już mają się pojawić tutaj potężne burze. Niestety to zmienia trochę moje plany. Nie dam rady wyskoczyć w to miejsce, które wyznaczyłem sobie ostatnio. Natomiast żeby nie było, że staję znowu w tym samym miejscu, znowu w ten sam sposób łowię, to płynę w troszkę inne miejsce, gdzie również nigdy nie łowiłem. Natomiast to nie jest to miejsce, które zapowiadałem na ostatnim odcinku i planowałem popłynąć. Tamto miejsce jest dużo dalej i po prostu gdyby podeszła burza, nie miałbym jak wrócić, a nie chcę ryzykować. Biorąc pod uwagę, wiecie jakie historie. Jeszcze kawałeczek. Jestem tuż przy kładce, którą widziałem kiedyś z miejsca, w którym zazwyczaj łowię płocie. I widziałem tutaj siedzących... Wypatrzcie, widziałem tutaj siedzących wędkarzy i chwalili się, że mają naprawdę piękne płocie. Jest tutaj dosyć ostry spadek, zaraz wyjście na blat. Także w teorii nie będę łapał daleko od brzegu, a jednak będzie tam całkiem przyzwoita głębokość. I być może dlatego właśnie tutaj trzymają się trochę większe ryby. Oni w ogóle nie nęcili, a mieli naprawdę fajne płocie, także zawsze chciałem tutaj przypłynąć, sprawdzić jak to jest. Oczywiście nie będę stawał przy samej kładce, w razie gdyby ktoś tutaj się pojawił, może spokojnie łowić. Ja kilkadziesiąt metrów dalej stanę. Myślę, że z tego co ja pamiętam, łowiąc tutaj szczupaki, to te miejsca są bardzo podobne do siebie, także myślę, że te 50 metrów przy dobrej zanęcie nie powinna to być żadna różnica. Także jeszcze kawałeczek i zaraz tutaj się kotwiczę przy trzcinach i będę rzucał na otwartą wodę. Fajnie cichutko tutaj, nie wieje. Trochę drobnicy przy powierzchni widzę, jakieś pojedyncze wzdręgi. Ale dzisiaj wzdręgi mnie nie interesują. O, super. Dobra, kotwiczę się, gruntuję zestaw i widzimy się na rozrabianiu zanęty. Jestem już na miejscu. Bardzo ciekawe miejsce, natomiast dużo, dużo głębsze niż się spodziewałem. Jest bardzo ostry spad. Jest zejście od trzcin do 4 metrów mniej więcej. Około metra, półtorej szerokości blat i potem bardzo, bardzo ostry spad. Znam te głębsze miejsca, tam jest 20-25 metrów głębokości. Być może ten skos w ogóle się nie zatrzymuje, tylko jest po prostu ostre zejście na te kilkanaście, a potem ponad 20 metrów. Także odpuściłem w ogóle łowienie głębiej, dlatego że musiałbym łowić gdzieś na 7-8 metrach na bardzo lekkim wyrzucie tą maczówką. Nie chcę łowić tak głęboko, uważam, że płoć trzyma się teraz bliżej, a nawet jeżeli jest trochę głębiej, to ona jest i tak w tonie, a bez echosondy czy bez odpowiedniego nęcenia na toń, a nie połapałbym jakoś super fajnie, także ustawiłem się troszkę specyficznie. Wiatr niestety się zmienił, natomiast dziobem ustawiłem się wstępnie do wiatru, tak żeby mnie przypadkiem nie zepchnęło, a będę łowił rzucając przed siebie, czyli jakby za kamerę wzdłuż brzegu właśnie na ten 1,5-metrowy blat na głębokości około 4, może 4,5 metra. Wygruntowałem zestaw, właśnie szykuję zanętę. Zanęcę i zobaczymy co się będzie działo. Zestaw stoi w wodzie od jakichś 5-8 minut. Ani cyknięcia póki co. Może być bardzo, bardzo różnie w tym miejscu, no ale zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie zanęta, zobaczymy, co przyniesie dzień, zobaczymy, co przyniesie to słońce. Mam nadzieję, że burza za szybko nie przyjdzie i jednak coś do tej zanęty podejdzie.
Zanęta bardzo prosta, Wonder Black, trochę kukurydzy, odrobinka malutkiego peletu karpiowego, takie twarde, bardzo wolno rozpuszczające się w wodzie kulki, myślę, że dadzą fajny zapach, a jednocześnie żadna drobna płotka tego nie wyje momentalnie. Mam nadzieję, że to przyciągnie ryby dosyć szybko, a na dnie znajdą dosyć mocno zbite kule twardej zanęty, która będzie się rozpadać, która będzie pracować przez najbliższe 20-30 minut, myślę. Natomiast dzisiaj nie będę nęcił bardzo dużych kul, tak jak robię to zazwyczaj, dzisiaj zrobię, myślę, kilkanaście, może nawet 15-16 kul, ale za to dużo, dużo mniejszych i spróbuję zrobić taki dosyć duży dywan z tej zanęty. Nadal ani cyknięcia jeszcze. Wiatr się dosyć mocno zmienił, teraz wieje w moją stronę, wieje w twarz, także będzie mój zestaw niestety znoszony w stronę brzegu. Nie podoba mi się to za bardzo, no ale... Tak to jest, jak się zbliża jakaś burza, jak jest tak zmienna pogoda, to ten wiatr również będzie się zmieniał dosyć mocno. No podobno ma nie wiać jakoś super dzisiaj, no ale te prognozy są bardzo, bardzo różne, niestety. Póki co to są tylko trochę mocniejsze podmuchy i za chwilę znowu jest spokój, fajnie i parno, i gorąco. 80% mojej zanęty już przerobiłem na kulki. Wystarczy, jest ich około 14-15. Normalnie zostawiłbym więcej na donęcanie, ale naprawdę obawiam się, że przyjdzie ta burza dosyć szybko, także chcę zanęcić jak najwięcej teraz, jak najszybciej sprowadzić te ryby, nawet jeżeli to będzie godzina żerowania, ja przez godzinę się nałapię, a potem one będą już niechętne do żerowania, trzeba będzie donęcać albo w ogóle znikną, to trudno się mówi, po prostu chcę wykorzystać ten czas, który mam jak najbardziej, jak najlepiej, a tak jak mówiłem, to jest taka ilość białej ryby, drobnej białej ryby, że ja się nie martwię o przekarmienie, absolutnie, w ogóle. 2/3 zanęty to jest glina, trochę zanęty, trochę kukurydzy, troszeczkę peletu i odrobina atraktoru piernikowego. Akurat chyba branie, jeszcze nie zanęciłem. Tak, jest pierwsze cyknięcie. Właśnie szykuje się do zanęcania i jest pierwsze branie, ależ bardzo powolne, bardzo delikatne. I siedzi ryba. Jest pierwsza ryba. Koło 10 minut czekałem na to branie. Tak jak mówię, bez nęcenia jeszcze żadnego. Ale jest to płoteczka i to wcale nie najmniejsza. Taka dobra 20. Także to akurat bardzo dobrze wróży, ale teraz już przerzucam zestaw i zanęcam. Spławik stoi i nęcimy. Super. Podbierek oczywiście, wszelki wypadek. Jedna kukurydza. I ruszamy. Dzisiaj spory ruch na wodzie, w końcu trochę fajniejsza pogoda, przynajmniej przez parę godzin. Także wszyscy korzystają, urlopowicze, masa ludzi tutaj przyjeżdża na wakacje w te okolice i dzisiaj naprawdę sporo łodzi, natomiast większość to kajaki, gdzieś tam wyjazdy z rodzinką, nie wędkarze zupełnie nie. No ale piękne branie od razu. Jest ryba. Nie jest to 15 płoteczka. Nie jest to też potwór, ale już taka dobra 20. Piękne branie, bardzo zdecydowane. Super, już mi się podoba. Jak tylko podejdą ryby, rzeczywiście będzie tych brań trochę więcej, to chowam główną kamerę, przynajmniej odłożę ją gdzieś na bok i kamerą sportową parę zacięć wam pokażę.
Bran niestety nie dał rady nagrać, Sławik jest za daleko. Ta kamera jest super fajna, mam nadzieję, że widzicie powoli progres mojej obsługi tej kamery. Coraz fajnie wyglądają te ujęcia, natomiast no, ten obiektyw jest super fajny, natomiast to jest mega uniwersalny obiektyw do nagrywania bardzo blisko, do nagrywania troszkę dalej, ale no niestety nie ma już takiego zooma, żeby sięgnąć ten Sławik, żeby fajnie nagrać dla Was brania. Z czasem być może dokupię kolejny obiektyw tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie te brania nagrywać, natomiast no to jest gdzieś kolejny z moich planów. Najpierw komputer, potem laptop, potem może gimbal, żeby nie było tego trzęsienia kamery, a może coś zupełnie innego, kolejne cyknięcie na dosyć dużą kukurydzę. Ale tylko cyknięcie i cisza póki co. Także planów jest całkiem sporo. Na razie musicie mi wybaczyć, że tych brań niestety nie jestem w stanie Wam pokazać. Myślę, że najważniejsze, że będziecie widzieć chociaż hole. Dość gadania. Kamera sportowa jako główna. I mam nadzieję, że uda mi się nagrać parę fajnych holi. Przeskakujcie na klatkę piersiową. Póki co pogoda przepiękna. No, trochę parno, jak już mam narzekać, to powiem tylko tyle, że jest troszkę za gorąco. Zbyt parno, siedzę tutaj spocony, zgrzany. Ale ogólnie no jest przepięknie, po tak długim okresie deszczy, pochmurnej pogody, wiatrów potężnych, no to dzisiaj jest dzień idealny po prostu. Super fajnie. Ja mam zamiar siedzieć ile tylko się da dzisiaj, aż w końcu przyjdzie ta burza, no bo przy takiej pogodzie, mówię, bez prognozy nawet, to aż czuć, że dzisiaj będzie burza. Pytanie tylko o który. Coś tam cyka delikatnie. Nie ma za wiele tych brań. 2 czy 3 miałem takie dosyć szybkie, ładne brania, ale wszystkie puste. I teraz od kilku minut cisza, jakieś tam pojedyncze, bardzo delikatne cyknięcia. A kukurydza naprawdę nie jest duża. Dosłownie w przeciągu minuty wiatr się znowu zmienił, teraz wieje mi w twarz. Niestety będzie mi to przeszkadzać trochę w nagrywaniu. Jeżeli chodzi o brania, to nic się nie zmienia. Cały czas coś tam cyka, cały czas coś próbuje wciągnąć ten spławik pod wodę, ale nie daje rady zupełnie. Kukurydza jest niewielka, także to nie wróży za dobrze. Każda poteczka praktycznie powinna to połknąć momentalnie. No ale czekamy. Dodałem trochę róży, koncentratu, także tam wystarczy naprawdę 2-3 kropelki, to jest ten koncentrat, który znacie doskonale, pana Bogdana Bartona. Wielokrotnie go używałem i na płocie, i na leszcze, i na wzdręgi. O. Było ładne branie, ale za chwilę znowu wyskoczył spławik. Teraz znika powoli. I wyskoczył. Teraz wysadzenie z kolei było lekkie. To można było w sumie zacinać, to zagapiłem się. O, teraz zniknął spławik. I siedzi ryba. No i to nie jest mała ryba. Chociaż może i też nie jest duża. No nie jest to potwór, to jest taka piętnasteczka. Zobaczymy, jak zareagują na róże. Czy to coś zmieni. Natychmiast zniknął spławik i siedzi ryba. No i to jest większa ryba troszkę. Chociaż może nie jednak. Początek miała waleczniejszy. A minimalnie. Minimalnie większa. Natomiast momentalnie branie. Dosłownie momentalnie. Piękne branie. No i jest ładna ryba. Chyba troszkę ładniejsza ryba będzie. No, ale niedużo. O, taka 25. No powoli czas, żeby podeszły. Jeżeli jest tutaj gdzieś większa ławica, powinna już wyczuć. No, jakieś tam cyknięcie dosyć szybko. No, znika spławik, ładnie poszedł. I siedzi ryba. O, i też nie jest to 15. Piętnasteczka. Tak jest, a już jest ładna płoć. Już przyzwoita płoteczka. Tylko zdążyłem wyłączyć kamerę i od razu ładniejsza ryba. Boję się, że to może być okoń.
Nie, płotka. Ładna płoć. O tak. Tylko wyłączyłem kamerę. Piękne branie. I przyzwoita płoć. Ciemno się zrobiło. Za mną pojawiają się pierwsze chmury burzowe. Na razie jeszcze to nie wygląda za strasznie, także myślę, że spokojnie. Chociaż tam za wyspą już dosyć siwo. Tak czy inaczej nie jest jeszcze, to nie koniec świata. Jeszcze nie muszę uciekać. Jestem niedaleko mojej przystani, także dosłownie 7-10 minut jestem na miejscu, jeżeli coś zacznie się dziać poważniej. Natomiast słuchajcie, no musimy pogadać, dlatego że to, co tutaj się dzieje, to jest najdziwniejszy dzień, jaki miałem chyba w swoim wędkarskim życiu. Jak przypomnicie sobie moje poprzednie odcinki z płciami, czy gdzieś tam z próbą łowienia leszczy, czy to była maczówka z mola, czy to był bat gdzieś tam na łódce, ja prawie zawsze kończyłem z dużą ilością drobnicy. To nie uważam tego za sukces, bo na tym jeziorze po prostu jest bardzo dużo płotki, krąpia, wzdręgi. Także złowić tutaj na przykład 20-30 płotek to nie jest problem. Są oczywiście takie dni, kiedy nawet tyle złowić jest ciężko, natomiast ta ryba tutaj jest po prostu. Jest jej dużo. To niekoniecznie jest plus, dlatego że to wiąże się z bardzo małą ilością drapieżnika. Niestety i z różnymi innymi problemami tego jeziora, natomiast no, po prostu drobnicy tutaj jest. Dlatego jestem przyzwyczajony tutaj. Naprawdę 99 na 100 wypadów na to jezioro kończy się w taki sposób, że tych brań jest mnóstwo. Jeszcze jak zanęcę fajnie, punktowo, to brań jest naprawdę masa. Bez przerwy coś się dzieje, bez przerwy jakieś cykanie. Nie mówię, że to zawsze są duże ryby. Zazwyczaj to jest drobiazg, płotki 10-15 cm nawet, ale biorą praktycznie non-stop. Zakładam jedną dużą kukurydzę, dwie, trzy czasami, ja te małe płotki, tak jak wściekłe walo i ten spławik, skacze praktycznie bez przerwy. Są lepsze dni, są gorsze dni. Jak są lepsze, biorą te większe płoteczki, to również jest ich dosyć dużo. Te brania są piękne, to są fajne strzały. A dzisiaj naprawdę coś niesamowitego. Nie wiem, czy to jest kwestia pogody, bo po półtorej tygodnia w końcu jest dosyć ciepło, czy to jest kwestia na przykład tego miejsca, chociaż no, aż też mi się wierzyć nie chce. Ale tak jak mówiłem przed chwilą do kamery sportowej, dosłownie 5-7 minut jest absolutna cisza. Jakieś tam cyknięcie. Wybaczcie, ale aż po co się, zaszło słońce na szczęście, ale i tak jest parno okrutnie. 5-7 minut, ewentualnie jakieś cyknięcie. Nawet jak jest to cyknięcie, to jest ładne, powolne przytopienie spławika. Nie do zacięcia, nie, bo za chwilę ten spławik oczywiście wyskakuje. Natomiast jakieś takie bardzo pojedyncze cyknięcie się zdarzają. Ale przez 5-7 minut nie mam brania do zacięcia. Spławik praktycznie stoi w miejscu. I nagle powolutku zatapia się spławik, znika, zacinam, fajna płotka. Większość ryb to jest takie w okolicach 25 cm i właśnie jest branie. Spławik dosłownie jakby przytapiany specjalnie do filmu. No, co po milimetrze, powoli się chowa. No to akurat było to cyknięcie. Niestety zaraz wyskoczył spławik, ale właśnie takie są brania. Mega powolne, piękne przytopienie spławika, spławik znika, zacinam, fajna płotka. Mówię, nie mam ich za wiele, to nie są oczywiście duże płocie, ale to wszystko to są ryby w granicach 25-27 cm. Takie również mam w każdym razie, no takie naprawdę przyzwoite płoteczki. I po tym holu wrzucam rybę do siatki, zarzucam zestaw, 5-7 minut nie ma brania. Jakieś cyknięcie, takie jak właśnie przed chwilą i za chwilę spławik powoli znika, zacinam, jest fajna płotka. Nie mam zielonego pojęcia. Tak jakby te płotki tutaj pływały mega pojedyncze i naprawdę co chwila podpływała jakaś i chętnie gryzła tą kukurydzę, ale to aż mi się w głowie nie mieści, że tutaj nie ma tej drobnicy. Jak zakładam maleńką kukurydzę, zakładam dużą kukurydzę, nie ma znaczenia. 5-7 minut, nic się nie dzieje, za chwilę piękne branie, przyzwoita płotka. W szok, naprawdę. Być może są takie jeziora, gdzie takie rzeczy się zdarzają regularnie, ale tutaj, na tej wodzie, dla mnie to jest naprawdę pierwszy raz od wielu, wielu lat, kiedy dzieje się coś takiego. Jestem w szoku, naprawdę. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Rozumiem 2, 3, 4 brania przez 5 minut i potem przerwa 10 minut. Jasne! Płoć to jest ryba ławiczna, ryba stadna, a wzdłuż tutaj tego spadu jak najbardziej ławice mogłyby się kręcić, to i z powrotem one by się zatrzymywały na chwilę przy tej zanęcie, poskubały, wtedy są te brania, za chwilę odpływają,
robią nawrót i za 10 minut są znowu 2-3 brania, ale nie jedno akurat było na 5-7 minut. Niesamowite to jest dla mnie, naprawdę nie rozumiem zupełnie, dlaczego tak się dzieje. Nie umiem sobie wyobrazić, co tam się dzieje pod wodą. Naprawdę pojedyncze poteczki się kręcą, no aż no, niemożliwe, jak na taką wodę, z taką ilością drobnicy. No, znowu tylko cyknięcie, nie do zacięcia. Także no, szok, naprawdę szok. Poce się okrutnie, jest tak parno, tak duszno, że wybaczcie. Także no nie dzieje się tutaj za wiele, na koniec pokażę wam jeszcze parę tych poteczek, ale dodam specjalnie ten odcinek, tak żeby nawet za rok, czy za pół roku, czy w momencie, kiedy powtórzy się taka sytuacja, żeby wiedzieć, że coś takiego było. Vlogowanie, regularne dodawanie filmów, kręcenie prawie każdego wyjazdu, to oczywiście jest plus dla was, bo lubicie te filmy, oglądacie i cieszycie się, kiedy dodaję trochę częściej, ale to też jest bardzo duży plus dla mnie. Ja wracam potem do tych filmów, sprawdzam, kiedy w zeszłym roku na przykład zaczynałem brać szczupaki na jesieni, albo na jakie kolory brały te ryby. Zawsze staram się łowić na przynęty, które ja naprawdę lubię, które rzeczywiście się sprawdzają. Które akurat dają ryby, czasami to jest pulszat, czasami to jest kanibal, czasami to jest szattis, czasami to jest jeszcze inna guma zupełnie. I potem naprawdę to jest swojego rodzaju pamiętnik, który podpowiada mi w następnych latach, jak łowić, gdzie łowić i tak dalej. Wiem na przykład teraz, że powinien zacząć brać leszcze na tamtym blaciku zarośniętym, gdzie łowiłem w zeszłym roku. Wiem o której godzinie, wiem w jaką pogodę, wiem na jaką przynętę, z jaką zanętą. Dokładnie wszystko jestem w stanie sprawdzić, jak to łowiłem. Jestem w stanie wyeliminować błędy z zeszłego roku, jestem w stanie bardziej skupić się na tych pozytywach, które robiłem, które dawały ryby. Także no, na pewno to jest fajna sprawa i ten odcinek może nie będzie najpiękniejszy na świecie do oglądania, może nie będzie najbardziej widowiskowy, ale na pewno jest tutaj trochę wiedzy, która przyda mi się w przyszłych latach, a być może i wam. No, na razie nie widzę rozwiązania tego problemu, że te brania są tak rzadko. Natomiast tutaj coś jest nie tak. To coś tutaj kręci Posejdon. Albo te ryby są w toni i po prostu schodzą raz na jakiś czas po tą kukurydzę, albo naprawdę zupełnie nie chce im się żerować i po prostu te, które podpływają jako świeże, jako kolejne ryby, to dają jakieś brania i to też nie do końca. No mówię, no pogoda jest piękna, bardzo płciowa, fajnie cieplutko, nie ma za mocnego wiatru, płocie normalnie pięknie by brały, gdyby taka pogoda była jednak przez kilka dni, a nie półtorej tygodnia deszczy, zmianę ciśnienia, wiele burz i nagle paruwa, nagle słońce, nagle cieplutko. Ryby też to odczuwają. Także zobaczymy, no ja posiedzę jeszcze ile tylko dam radę. Tam, mówię, robi się troszeczkę siwo, ale jeszcze w żadnym wypadku nie niebezpiecznie, także siedzę, próbuję, kombinuję. Przed chwilą zmieniłem haczyk na jeszcze mniejszy, na jeszcze delikatniejszy. Myślałem, że może to wyeliminuje te super delikatne cyknięcia, bo ta ryba już nie będzie miała się do czego przyczepić i po prostu będzie łykać tą kukurydzę, ale nie. Nadal są cyknięcia. Nadal te brania są tak rzadko. Ciekawa sprawa. Naprawdę, naprawdę ciekawa. No, słuchajcie, tego nie widać za bardzo. Mam tak ustawioną kamerę, że to wygląda tam pewnie na monitorze jako takie lekko siwe, niebieskawe, ale to jest burza. O Boże, dlaczego? O nie, no muszę uciekać i to muszę uciekać szybko. Tego nie widzicie praktycznie. Tak jest kamera ustawiona, że wygląda jak mała, lekko siwa chmurka. To nie jest mała, lekko siwa chmurka. No nic, muszę uciekać. Wybaczcie, że takie zakończenie, wybaczcie, że tak to przerwałem, ale nie mogę ryzykować. Może nie jestem super daleko od miejsca wodowania, ale jednak kawał drogi, ja nawet nie mam w co zapakować tutaj kamerę, żeby przeczekać ten deszcz. A nie wiadomo jaka to będzie burza. Wczoraj były mega potężne burze. Nie chciałbym, żeby taka złapała mnie nad wodą. Także uciekam. Dzięki wielkie za dzisiaj. Wybaczcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo i mam nadzieję, że będę miał trochę dłużej, trochę więcej czasu niż godzinka nad wodą w normalnej pogodzie. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia. I just wanna know that it takes